Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w jak się okazuje, waszej ulubionej grze, czyli Guardian Quest. A więc tak, dzisiaj rozmawiamy z Wyn i ruszamy na dalsze podboje i zwycięstwo, chociaż... Dziwne, wydaje mi się, że już o tym rozmawialiśmy. Dobrze, moi uczniowie prowadzący badania terenowe zgłosili się strażnicy kapliczki. Nie, tak, ten dialog już był, więc trochę dziwne, że się powtórzyło. Ale dobra. Okej, więc Wyn zleciła ci spalenie jednej ze starożytnych kapliczek Vanai w pobliżu murów miejskich. Obiekt uruchomił się po setkach lat bezczynności. Dobra. I tutaj po prostu. Idziemy, no. Na co czekać? Po prostu idziemy, zobaczymy. I wczytuje się coś więcej, więc... O, wyświetl stronę pomocy. Tutaj akurat powiem szczerze, tego w ogóle nie znam, więc warto to zobaczyć. Modyfikuję inne węzły w regionie. Za każdy pozytywny efekt na innym węźle pojawi się efekt negatywny. No, oczywiste. To już mieliśmy podobny efekt tam na eksploracji, ale no, warto zobaczyć, jak działa tutaj. To będzie oznaczał większe ryzyko oraz lepsze nagrody. Wykorzystuj kapliczki, by otrzymać dostęp do potężnych nagród. Jeśli zobaczysz puste miejsce, tak jak wyżej, możesz dać dodatkowy efekt, korzystając z tajemniczego kadzidła. Możesz również uznać wszystkie dodane efekty, prowadząc kapliczką ich efekty początkowe. To działanie wymaga dwóch punktów losu. A na obszarze wysobuje dwóch silnych wrogów. Pola kiełkowania. Skrytki wrogów. Duchowy jastrząb. To aż użyję. Zamieszkał przez nie umarłych. Na obszarze w łupach można znaleźć rzadki przedmiot. Okej, jeszcze jedno. Na obszarze w łupach można znaleźć unikalną broń. To wystarczy. Modlimy się. Super. I no. Unikalna broń mnie przekonała. Ciekawa rzecz. Tak, zanim coś, to idziemy tam. I tutaj co mamy? Rzadki przedmiot, duchowy jastrząb, dwóch silnych subusów. Okej. Okay. Unikalną broń i kiełki. Dobra, zaczynamy od tego, to będzie ciężkie. Nie jestem tego świadom, ale nie ma, przebacz, ja to muszę zobaczyć, jak chcę tą broń. Więc tak, no. Ciekawe działanie ta kapliczka, muszę przyznać. I mówię to w sposób taki... Tak. Ma działać. Żywy kaktus, okej, nawet nie wiem, czym to jest, ale dobra. Tyle, ja go przedstawiłem na tylnie pole? A. Ale dobra, atakuję ją. Też ją. Więc okej, ona potrzebuje dużo obrony. Jak widać, akurat karty się poszczęściły. Dostaję obrażenia za 13. Okej. 19. 26. No bez przesady. Ja tyle chyba nie wygeneruję. Dobra, cofam to. Dobra, naprawdę cofam to, bo udało się teraz tak. Pozbądźmy się tego, bo wiecie, w ten sposób będziemy mieli trochę łatwiej, przynajmniej z tym. Okej, okay, i teraz Bertram, nasz strzelec. Nie ma czym się przejmować, więc po prostu to. I czy mogę kogoś ubić? Niestety wygląda na to, że nie, więc tak. Nie mogę dobić samego w siebie, to w ten sposób chociaż ich osłabimy. Zakończ turę i... Co dużo mówić. Szkoda, że trafiło w niego kilkukrotnie, ale tak. Jak to widzę, możemy wyeliminować prawie każdego, więc... Nie wiem, czy powinienem to robić. Ale tak. Kaktus, czy... O, nie, ja... Kaktus, bo ja go dobiję wieżyczka. Nie, wiecie co? Fajnie w ogóle, ale... No ten gościu jest po prostu za mocny. A, ile posiłków pozostało, dobra. Przepraszam mówiąc, też nie do końca jestem świadom, czy to jest kwestia tego, że on jest taki mocny, czy po prostu dobrze go rozwijam, czy co. Ale to muszę przyznać, ona też jest nawet mocna. Gorzej tylko, że rozdzielam ją pomiędzy dwie statystyki, co trochę może osłabić ogólny efekt i teraz tak ją. Nią, czyli to jest 12, 19,
na 25 tym razem. Czyli trzeba się pozbyć jak największej ilości wrogów. Okej, okay. Dwa błogosławione ciosy. Dobra, nie. Żadnych błogosławionych ciosów nie trzeba. Przynajmniej nie po to, żeby święte uderzenie zrobić, więc tak. Dobije najwięcej. Co ciekawe on, ale dobra. Pozbywamy się tego. Tak. No i niestety nadal jeszcze jest nie najlepiej, ale... Powiedzmy, że się tym aż tak nie przejmuję. Okej, czyli tak, wieżyczki można stawiać tylko wokół siebie, no zrozumiałem. Akurat nie mam żadnych zdolności, które mogą pomóc. Tutaj bym niby mógł, ale tu zabierze dwa punkty, więc tego nadal nie użyję. No tutaj to ja bym zabrał pole do manewru. Chyba. Tak, się, może zobaczymy w ogóle jakie karty doszły. No trochę gorzej, ale i tak sobie poradzimy. Więc tak. On by wykorzystał 3 nawet dobrze punkty. Okej. Mógłby wykorzystać, więc tak. Już chwila, on ma. Ma przesunięcie, dobra, co nie jest tak źle. Zapominam ciągle o tej karcie, głupiej. Przesunięcie. Tak. Mogę albo tego wyeliminować od razu. Chyba też zrobię. Tam. Zakończymy turę. Chyba przesunięcie możemy ciągle używać, z tego co rozumiem. Tak, dobra, przesunięcie to jest coś, co możemy za te punkty zawsze używać. Warto wiedzieć. Jak teraz piorun może aż tak istotnie nie jest, ale chodź no tutaj. Proszę. No i tak by już zginął, ale jeszcze pogorszymy sprawę, dziękuję bardzo. Nie musiałem pewnie aż tak się starać, ale no, zrobiłem to, więc okej. Mam za efekt? Twoja moc rośnie, gdy ginie sojusznik. Jak mi przykro. Niestety żadnych sojuszników tutaj nie uświadczysz. Gorzej, że aż za 10. Mam mocarność, kiepsko. Mamy jedną rundę na pokonanie go. Powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby to było aż takie... ciężkie. Uważając na to, kto jest w mojej drużynie. I w sumie nawet nie będę dawał tamtemu, niech Bertram dobije. Nie wiem co powiedzieć, było w miarę łatwe. I co my tu mamy? Nienawiść Jacka, czyli Jacka chyba to jest. Zapewnia raptowne cięcie, 16 zręczności, czyli nie jest to dla nikogo takiego dla nas, ale i tak fajnie, kolejna legendarka. I teraz tak, ataki wręcz wytrwalają pole stateczne na docelowym polu na jedną rundę. Nie wiem, czym jest pole stateczne. 3 do inicjatywy, super. 1 do obrażeń ataków wręcz, super. Daje 5 punktów obrażeń za darmo i jakiś otwieracz. Oko za oko. Dobra. Ważne, że mam coś takiego. I tutaj możemy jeszcze coś wybrać. 1 zręczności, 2 odporności na ogień. Fajne. Używasz go podczas bitwy, wyważasz pole statyczne na 2 rundy, a tutaj sygnet burzy. Na początku tworzysz sobie pole statyczne, które trwa 1 rundę. Gdy wywołujesz szok, otrzymasz 1 punkt trafień krytycznych. Odporność na pioruny. To jest legendarka, ale... Nie, to jest legendarka. Nie mogę nie wziąć legendarki, więc tak. Udało, to teraz miejki. Co tu miałem zrobić? A, muszę wrzucić jedną umiejętność, jeśli chcę z tego skorzystać. Dobra, czyli będzie mogła mieć mniejszą talię teraz. Czy jest coś takiego, co tak naprawdę nie czuję, że nie jesteś takie potrzebne? To, żebym to może zrobił. Wiem, że to jest ryzykowne, usuwanie pancerzy, ale jedno zablokowanie tarczą wystarczy. Jako, że tak chciałbym się skupiać bardziej na inteligencji nią. Tak, a u niego co miałem zrobić? By tak w sumie ciężko mi zobaczyć. Umiejętność albo inicjatywa. Mogę jeszcze. Rzeczy, więc... Powiedzmy, że może poznamy jakąś nową umiejętność fajną. Teraz jak strzelec wyborowy daje nam
dużo, bardzo dużo nawet opcji, które mogą się nieźle kombić. Strażnik natomiast daje opcje związane z wieżyczkami. Wybrać, która jest ważniejsza. Więc powiedzmy, że tak. Często się wkurzą, że nie mam jak atakować, więc weźmiemy jednak to. I teraz co tu mamy? Zejście na bok, plus weszło jeden punkt, jedno pole. Ponujesz cykl i dobierasz karty przygotowanego strzału. Chodzi i odrzuca karty z twojego stosu dobierania, aż dobrana zostanie konkretna ilość kart. Konkretna karta, można odrzucić kartę strzału, ograniczona, czy można tylko raz na rundę i po zagraniu przychodzi na starczy wykluczonych. No to jest fajne. Będę mógł dzięki temu sobie strzały przygotować, bo to są też te właśnie strzały, te które są akceptowalne przez to coś, więc no. Dobra. Tu się udało, to teraz w tym miejscu mamy skrytki wojowników. Poziom przeciwników są wyższe o 1 i obszar zamieszkał przez nieumarłych. Dobra, pójdziemy najpierw tu, bo to jest łatwiej. Potem tam i będziemy mieli kolejne rzeczy pozaliczane. Nawet to nie jest jakieś trudne szczególnie, więc fajnie. Dowiedzieć się, gdzie mają te pola. Po wejściu na to pole dobierz kartę sy. Nie wiem, co to miałoby oznaczać, ale niech będzie. Teraz zobaczmy. Rzuć toporem w niego, więc on dostanie 7. Pułapka ten problem. 8 i 7 w nim. Będzie miał jak się obronić. 8 i 7 to jest 15. Ja, spokojnie sobie poradzi. Trzeba się jej pozbyć. Nie będzie to łatwe. I dobra. Mamy. By odrzucić kartę, to powiedzmy, że na razie to odrzucę. Tycznych, tym samym ten atak. Raście, bo on ma odporność, okej, okay, a tutaj 23. O, tak, niestety na nim to pójdzie, ale w sumie nie, nadal na niego. Tak, po prostu. I tak. Dobra. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Tylko bariera. Odwracać, nawet nie wiem, co to ma oznaczać do końca, ale niech będzie. Osłabiając na niego. I na tym kończymy. No tutaj, jak widzę, nie zawiodło. Ja nic nie zabiję, ale... Okej, ten sam zginie, to tamtemu trzeba jeszcze trochę ulżyć. I dobra. Wiem, że nie dobiję, ale... I wy mi powiedzcie, że on nie jest za mocny. Naprawdę, powiedzcie mi, że on nie jest za mocny, to ja wam nie uwierzę. Po prostu... Unicestwia każdego od tak. Nie przejmując się konsekwencjami. Nie będzie przeciwników w dwóch falach. Okej. Okay. Spore wyzwania, ale challenge accepted. Szósty poziom, my mamy siódme. Mamy jego. A, jeszcze mamy gołębia. Nie najlepszy, nie najgorszy, dobra. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Nikt, dobra. 6 w nią, 7 w nią. Oznacza to mniej więcej tyle, że tak, 13. Tutaj w niego za 6 i w nią za 7. Dobra, nie jest aż tak źle. Przynajmniej tyle. Nastką nie dobije nikogo, chociaż nie, jego dobije. Dobra. I tu w sumie, czy coś jeszcze muszę robić? Chyba nie. Więc tak. Gołąb będzie gryzł, oczywiście. Proszę, nie mam punktów skupienia na użycie tamtego czegoś. Pierwszy raz od dawna. Ale dobra. Mamy 6 punktów krwawienia i 2 razy 8 obrażeń. To jest najwytrzymalsze, no. O, no. Nie, to po prostu nie mieli szans. I od razu nie będę nawet się oszczędzał. Zarzucamy to coś.
żeby pozbyć się jeszcze dawki. Rogów to... No tak. A wiecie, coś tak dalej będzie, to chyba... Więc szczerze nawet zmuszę się, żeby... Jak to się nazywa? Zacząć od nowa, na wyższym poziomie trudności. Po prostu spotkamy się na podobnym etapie. Coś, albo nawet zmienię postać, byleby jego nie używać, bo... Fajny jest to, ale no widzicie, że to jest takie... No, mocne, aż za mocne. Już nie wiem, może tak jak już wam sobie to tłumaczyć wcześniej, to jest tylko kwestia talii. 9 obrażeń, niedobrze. Akurat nie mam jak się wybronić aż za tyle. Więc tak. Robię co mogę i miejmy nadzieję, że jakoś się jej pozbędę, zanim będzie za późno. Czy się udaje pozbyć? Wszystko wskazuje na to, że tak. Więc tak. Tak. I dobra, na szczęście zdążyłem się jej pozbyć. Niestety może to oznaczać tylko tyle, że też wieżyczka nic nie zrobi, ale... Okej. Okay. Dobra. Się udało. Ponownie bez żadnych strat. I tutaj co mamy? Hard ducha, 1 punkt w umiejętnościach siły. W umiejętnościach zręczności. Na koniec tury otrzymujesz osłonę o wartości równej liczby ładunków zwinności. Ciekawa karta też. Autolecznicza, co najmniej kadzidło, więc super, przyda się. I tutaj do wyboru mamy Uroboros. 9% szans na odrzucenie kart zamiast jej wykluczenia, super. Odporność na chaos i 0,3 PS na początku bitwy. Tutaj co prawda mamy jakieś inne ciekawe rzeczy. Życie, śmierć, zwycięstwo, klęska, ten cykl nigdy się nie kończy, takie inne, ale... Powiedzmy, że legendarne będę kolekcjonował. Wiem, że to jest głupota tak lecieć ze legendarkami, ale... No, ale tak. To jestem ja. Więc tak, teraz wchodzimy. O tak. To bardzo ciekawy wynik. Kapliczka zdaje się rozumieć twoje zamiary i odpowiadać na nie. Nie znam jeszcze prawdziwych powodów, dla których zbudowano te kapliczki, ale przypuszczam, że możemy wykorzystać ich mocy do swoich celów. A, tak. Kapitan powinien być gotowy rozpocząć konfrontację. Kontrofensywa, okej. Okay. I dobra, jeszcze tak przy okazji, jak tak tu jesteśmy i w sumie tam o różnych rzeczach. Może warto by było też wziąć i poulepszać mojego kija, skoro był taki mocny. Nie wiem, jak to zadziała ostatecznie. Ja w sumie nie wiem, czy miał taka opcja. Może bym tego żałował, ale... Ale zaryzykujmy. Okej, 3 punkty obrażeń od połączonych zaklęć. Tego niestety nie zrobimy. Ale zaryzykujemy jeszcze z tym. I... Odporność na ogień. No, nie jest tak dobrze, ale dobra. Mamy przynajmniej jakieś inne fajne rzeczy. Chwala, coś możemy fajnego kupić. Więc nie. Tyle. Nie wiem, nie, raczej nie będę kupował mu żadnej kuszy, skoro i tak niedługo będzie, jak to się nazywa, będzie miał dużo lepsze efekty. No i co mam przy okazji? Niech on to weźmie w sumie, co mi szkodzi. Nawet to bym mógł brać, ale nie ma co się tym interesować aż tak bardzo. Tutaj zwinność jest. A u ciebie, mój drogi towarzyszu, wytwórz gniazdo. Nawet nie wiem, o co chodzi z tymi gniazdami. Ale tak, są jakieś tam. Są tu jakieś runy, te całe? Są te całe gniazda? Co robić z tym nawet? A, dobra, czyli ja sam mogę tu wepchać gdzie chcę. Odpowiednie gniazdo. To chyba musi się zgadzać kolorem, okej. Okay. Dobra, warto wiedzieć. Może kiedyś z tego skorzystam, na razie jednak bym się z tym wstrzymał. Chyba, że jakieś ciekawe runy tutaj da się kupić. Włączone umiejętności nie zostaną dodane do twojej talii. Uuu, to jest fajne.
Do inicjatywy, jedno do zręczności. I biały kart na tym przedmiocie zmieniają się w umiejętności oparte na sile. Okej, okay, ciekawe. To w sumie byłby fajny też przedmiot. Szkoda. Daje aż 4 punkty obrażeń, tak jak to było w przypadku mojego kija. I okej, nie będziemy już tu marnować czasu. Więc tak, dobra wiadomość. Dzięki twoim wysiłkom wszystko w garnizon działa i zaspokajamy potrzeby żołnierzy. Kolejnym punktem planu jest załatanie wyrwy w murze granicznym. Podczas inwazji miał tam miejsce ogromny wybuch, który zniszczył mur. W porcie pozostanie minimalna liczba żołnierzy i poszukiwać przygód, a pozostali ruszą w stronę muru. Pomóż nam w natarciu, gdzie możesz. A potem spotkamy się w punkcie, który oznaczyłem na twojej mapie. Okej. Kolejne zadanko. Wyrwa w murze. Nie powinno być ciężko. Więc... A? Tutaj będę chodził tylko po takich obszarach ciągle? Trochę smutne, ale dobra. Wyrwa w murze. Jebę. Chyba, że... Nie, no wątpię, żebyśmy znaleźli coś o wiele lepszego niż to, co mieliśmy. Za chwilę dobierasz kartę więcej i zręczność. A nie, bo to się daje też istotne. Nie, dobra. Dobra. Musi na celu, a nie na jakichś takich dylematach malutkich. No i kolejna opowieść tekstowa. Dobra. Dołączasz do kapitana Rodrika, oficera Erina i kilku żołnierzy w punkcie obserwacyjnym. Przed wami roztacza się widok na zewnętrzne mury miasta, rozległą linią ciasnego kamienia. W jednym miejscu wyraźnie widać potężną wyrwę, pozwalającą małym oddziałom nieumarłych przekraczać granice. Krew w żyłach mrozi się widok pana Szczeliny w pobliżu wyrwy. Pan Szczelin zatrzymuje się i wydaje polecenia w postaci w szatach, która zdaje się być swego rodzaju nekromantą. Po chwili pan Szczelin wychodzi przez wyrwę, pozostawiając dowództwo w rękach nekromanty. Niebawem nekromanta wpada w trans i wskrzesza leżące na ziemi wijące się ciała w koszmarnym rytuale. Jeśli to on wskrzesza nieumarłych, pokonanie go wyeliminowałoby wiele nieumarłych przeciwników. Szybko formułujecie plany. Niewielu żołnierzy nadaje się jeszcze do walki. Staje się jasne, że wasza drużyna będzie albo grupą szturmową, albo asem w rękawie. Odzywa się oficer Erin. Proponuje manewr okrążający. Żołnierze okrążą armię. Będąc grupą szturmową na froncie, stawią porządny opór, ale powinno nam się udać ich pokonać. Kapitan kręci głową. Odwrócenie ich uwagi byłoby lepsze. Erin poprowadzi główne siły i odwiedzi nieumarłych. Grupa szturmowa zmierzy się wtedy sama z nekromantą. Ale bitwa potrwa krócej. Oj, ciężki wybór. Okej. Oj. Nie wiem, co wybrać, bo szczerze, tutaj odwrócenie ich uwagi byłoby lepsze. Erin poprowadzi główne siły i odwiedzi dzień nieumarłych. Grupa szturmowa zmierzy się wtedy sama z nekromantą, ale bitwa potrwa krócej. To by było super, tylko że... No, oni mogą zginąć, jestem gotowi do walki. Chyba pora rzucić monetą. Zobaczymy, co mi powie moneta. Uwaga, uwaga. Chciałem oczywiście przysłowiową monetę, bo to mam po prostu cały dookoła fortuny, który mi to robi. I... Dobra. Zgodnie z wynikiem tego wszystkiego, idziemy z kapitanem. Bertram się zgadza. Bertram Kudo plus 20. Zgadza się z kapitanem Rodrikiem. Oficer Erin długo rozważa całą decyzję, ale zgadza się, że możecie nie mieć dość ludzi na pełne okrążenie. Realizujecie plan. Słyszycie ruch sygnałowy i zaczyna się bitwa. Przemykacie wokół najcięższych walk, kierujecie się bocznymi alejkami ku swojemu celowi. Gdy intensywność bitwy sięga zenitu, słyszycie drugi ruch. Nekromanta stoi na polu z raptem kilkoma sługami i jako strażnikami. Zaczynacie swoją misję. Okej, dobra, wielka bitwa. Może to będzie pierwsze takie potężne starcie, w którym będę miał problemy.
cztery posiłki, no. Zawiodłem się, szczerze, spodziewałem się tutaj jakiejś takiej intensywniejszej walki od razu. Sześć w nią, czyli łącznie 18. Dobra. Oj, zapomniałem, że jest tutaj obrona, trudno. I no, nie miałem jak nawet zareagować, więc teraz zostało jedynie 12. Wykorzystam to, żeby nie było. Do zredukowania zaatakuję, powiedzmy, że... mi jego. I się trochę wyleczę. Okej. Okay. No i teraz skuda. Jak co widzę, w teorii, podkreślam, w teorii powinno to być dla niego dosyć ciężkie. A w praktyce, no cóż. Martwy. Dobra. Akurat nie prawie martwy. Ale no, niewiele co zmienia, bo i tak. Jestem prawie pewien, że zaraz spadnie. A jeśli nie, no to w sumie dużej różnicy to i tak nie robi. Gorzej, że przychodzą następni. Ale tak. Damy radę. Teraz tak, on zaatakuje wieżyczkę, nie trzeba się przejmować. A ten zaatakuje niestety ją. Ma jeszcze nadal blok, więc nie jest aż tak źle. Ale wyeliminowałbym gościa. Zawsze wiecie, no. Mniejsze problemy będą później. Tak. Super, prawie zginął. Tak. Zobaczmy, jak to wygląda teraz sytuacja. Sześć w nią. Oczywiście wszystko. Tutaj w nią. W nią i nigdzie, bo ten już strzelał. Czyli łącznie mamy tutaj 27, oj. Oj, Kudo, musisz się wykazać teraz. Jesteś naszym ostatnim nadzieją. Czy uda się dobić? Nie. Więc zrobimy tak, oczywiście. Ty mogę kogoś unicestwić, nie? Dobra, jego unicestwię. Chyba nie ma szans. Chociaż? No nie, minimalnie brakuje, żeby pokonać ich bardzo dużo. Dobra, to w sumie jego jeszcze wyeliminujemy. Po prostu słapmy najwięcej jak się da. Bo już niestety żadnej tarczki się nie udało nałożyć. To? Ale dobra. Martwy. Mogę się przesunąć. Okej. Okay. Udało się tyle. I tak wiem, że ryzykuję teraz, żeby we mnie atakowali, ale cześć tym przejmuję. Odpowiedź brzmi nie. Palenie. Czyli 14 obrażeń wejdzie i tak. Odpalenie da 12. Dobra, w ten sposób będzie najlepiej. I udało się ją uchronić trochę przed śmiercią. Jednocześnie jeszcze lepiej do innych działań. I no niestety mam nekromantę. Czy potencjalnie nekromantę w momencie, w którym jest coś innego. 8 punktów palenia na mnie. Okej. Okay. Challenge accepted. Teraz jeszcze jeśli chodzi o nekromantę, to ma jakieś odporności? Okej, okay, na żywioł ma delikatne, na fizyczne natomiast ma malutkie, więc dobra. I niestety za dużo tym razem nie zrobię znowu. Okej, okay, nawet niech będzie tam. To było dziwne, ale w sumie dobrze i nic. Dobra, jednak nie tylko Kudo jest potężny. Ta wieżyczka też jest potężna, jeśli się uda dobrze to wszystko zorganizować. Tak. Jak romantum nie ma co się aż tak przejmować. Po prostu zwyciężyliśmy. I to co ciekawe, tym razem dzięki tej dwójce, nie dzięki Kudowi. Więc jak my to... Ale dobra, udało się. Bez problemu, co ciekawe. No dobra, utratą dwóch punktów życia łącznie, ale... Niech ktoś pomoże rannym, a inni niech złatają wyrwę. Tak jest. Dobra robota z pokonaniem nekromanty. Zlecę zwiadowcom, by znaleźli pana szczyldy. Ale najpierw wróćmy do garmizonu i przemyślmy to.
A co tu mamy teraz? A, oczyszczone miejsce, dobra. No to idziemy, idziemy czym prędzej. Wejdź. O, punkt orientacyjny. Teraz teleportacje jakieś działają, fajnie. Kolejne 10 wyznania. Uznanie można wymienić na artefakty, mapy i dostęp do bramy wiru w akcie 4. No. Tam. Nadal nie ma 4 aktu, więc nawet nie skorzystamy z tego, ale dobra. To zabezpieczenie wyrwy na pewno warte jest świętowania, lecz tymczasem pan szczelny grasuje na naszych ziemiach. I żyje zagrożenie z jego strony prawdopodobnie po cichu rośnie każdego dnia. Dostęp obrony i odbudowę srebrnej twierdzy moim pozostałym ludziom. Znasz te tereny i masz największą szansę na wytropienie śladu pana szczeliny. Podróż przez dzicz jest niełatwa, więc będziesz potrzebować zapasów. Dano dostała rozkazy, by cię zaopatrzyć. Znajdziesz się w karczmie. Hej, czyli jakaś większa wyprawa się szykuje. Ach, kapitan o tobie wspomniał. Nazywam się Dana. Przecież rozmawialiśmy o tym, więc trochę takie dziwne. Chyba, że gra nie spodziewała się, że będziemy... Jak to się nazywa? Z nim rozmawiać wcześniej. Chociaż to jest dziwne. Dobra, mniejsza. Jeśli wyruszasz w dzicz, musisz mieć przy sobie sporo zapasu. Wód nie pomaga, gdy musisz się mówić. Przygotowałem jak najwięcej, ale żeby dało się unieść. Za resztę musisz zapłacić. Też musimy się z czegoś utrzymać. Bezpiecznej drogi. Okej, czyli to, że miałem 26 zapasów, było tutaj całkowicie zbędne. Mam tutaj coś wartego uwagi. To jest punkty akcji zwiększają się o 1? Nawet nie czekam. Nie ma czapki, a tu jest plus 1 do inteligencji, więc tak, też weźmiemy. A co tutaj? 2 do ataku wręcz. Co ona ma obecnie? 2 do ataku. Szczególnego. Mamy 2 do obrażeń dystansowych i daleki strzał. Pan ma po prostu 2 do ataków dystansowych. A cóż, no daleki strzał mu się przyda. Zawsze będzie miał dodatkowy atak. Jak wiemy, co u niego z tymi atakami jest kiepsko. Więc ciesz się, przyjacielu, nową wspaniałą rzeczą. Proszę. No a ty, mój drogi... Potułaku, dalej nie wiem jak go nazwać. Jakby 5% więcej inteligencji, co nie jest aż tak istotne, ale punkty akcji zwiększają się o 1. No to to jest po prostu najistotniejsze, co mogę zrobić dla kogoś takiego. Dobra. Tutaj kończymy już zakupy. U ciebie czy jesteś w końcu dobrego? A tak przy okazji, nie? Grawerowany pierścień. Nie? Czy w sumie srebrny. Stalowy, 2 dobra, do ataków. Mamy jakiś inny? Ataków z zaklęciami od ataków. Powiedzmy, że... Ataków wymienię na... Jedno, od ataków z zaklęciami. Tu mamy 4 inicjatywy, 1 max życia. Aha. Mamy... Odnosi na gain punktów ataków dystansowych. Zwykłe. No i te legendarki nadal będą leżały. Nie czuję, żeby... Mamy? O, okej. I ostatnia rozmowa z Win, prawdopodobnie. Pokonanie sekciarzy sprawiło, że odzyskaliśmy kontrolę nad naszymi punktami orientacyjnymi. Mam dla ciebie coś szczególnego, jeśli sytuacja będzie wymagać takich rozwiązań. A to swoje portalu. Za ich pomocą możesz stworzyć portal łączący cię z punktem orientacyjnym garnizonu. Używaj ich oszczędnie, tylko w awaryjnych sytuacjach. Próbuję ich zakląć trochę więcej, ale trudno zdobyć na nie materiały, więc nie będą tanie. Tak czy inaczej, chodźmy do portu porozmawiać z kapitanem, gdy będziesz mieć taką możliwość. Dowiedziałem się czegoś nowego. Jeden z wujów portalu. Okej. Okay. Fajne, fajne. Zobaczmy teraz tylko, czy jest tutaj coś wartego uwagi do kupienia. Nie sądzę, żeby coś było, więc... Pogadajmy z nimi i na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek, więc tak. Win, dobrze cię widzieć. Kapitanie, staram się powiązać dane, które pozyskaliśmy ze spotkania w bibliotece podczas bitwy pod wyrwą. O ile dobrze rozumiem, pan szczelny ma zamiar przeprowadzić złożony rytuał Vanai, który ma na celu połączenie naszego wymiaru ze światem duchowym, czyli hejną umarłych. By przeprowadzić rytuał wymagane są określone komponenty. Krwawe ofiary, dusze i miejsce o odpowiednich cechach topograficznych. Podejrzewam, że jego sekciarscy poplecznicy zapewniali mu krwawe ofiary. Co do dwóch pozostałych komponentów, mam pewne podejrzenia.
Głęboko w ziemi znajdują się magiczne linie energetyczne. Ich moc bez wątpienia balała od epoki Vanai i ich odejścia, lecz mimo to nadal są aktywne. Linie energetyczne łączą się i zlewają w różnych miejscach na całym kontynencie. W Westmire wiemy o jednym takim punkcie. To dawna nekropolia, gdzie grzebano starożytnych królów. To tylko hipoteza, ale mogę się z nią zgodzić. Jeśli chcesz znaleźć pana Szczelny, warto zacząć poszukiwania właśnie tam. Twoją wyprawę dobrze rozpocząć od zabezpieczenia punktu orientacyjnego w dawnej nekropolii. Gdy będziesz wracać, zapewnię ci wszystko, czego potrzebujesz. Okej, czyli chyba nareszcie zaczynają się jakieś wielkie rzeczy, tak, pomiędzy panem Szczelny poziom 15. Dobra, pilnuj stan zapasów, nie chcesz przecież umrzeć z głodu. Możesz zawsze dokupić więcej zapasów w karczmie, albo poszukać ich na własną rękę, gdy rozbijesz obóz. W tamtej okolicy był kiedyś punkt obserwacyjny. To dobre miejsce na obóz i, jeśli dobrze pamiętam, dzieli go od punktu orientacyjnego zaledwie kilka mil. Okej, czyli... Dobra. Tutaj wymaga jeden dzień i zużywa jedną sztukę zapasów. Dobra, czyli zaczynamy chyba już takie poważniejsze przygody, jak już mówiłem. I cóż, nie mogę się doczekać, żeby to wszystko zobaczyć, ale póki co na ten moment kończymy. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!